I cześć, siemano, witam wszystkich bardzo co, serdecznie, z tej strony Wojciech, a to jest taki materiał planowanie, nieplanowany, czyli taki typowy do posłuchania film, informacji. Słuchajcie, moi drodzy, jako że dzisiaj jest czwartek, mamy godzinę 17:13 w tej chwili. Tak więc, co mogę wam powiedzieć? Mogę wam powiedzieć dużo, ale mogę wam też powiedzieć mało. Ale od czego w ogóle zaczniemy? Przede wszystkim zaczniemy od materiałów na kanał. A mianowicie, wszystkie materiały, które mam, które zostały nagrane w tym miesiącu, w lipcu, chyba bodajże 9 lipca, tak więc całkiem niedawno, można powiedzieć, że tydzień temu. I one zostaną przesłane właśnie w ciągu tego miesiąca. Tak naprawdę bodajże chyba 20 któregoś, albo 25, albo 26 lipiec zostanie przesłany ostatni materiał. Wiem, że wtedy mam wolną ostatnią niedzielę, poniedziałek i wtorek. To są wtedy moje ostatnie 3 dni wolne w tym miesiącu. I w niedzielę na pewno się pojawi i chyba w poniedziałek też się pojawi. Tak więc wtedy będę zabierał się, czy może nawet we wtorek się pojawi ostatni? Nie pamiętam już dokładnie, ale tak czy siak, na pewno w tym miesiącu zabiorę się za nagrywanie kolejnych materiałów. A skoro zabiorę się za nagrywanie kolejnych materiałów w tym miesiącu, no to możecie się spodziewać, że zostaną one przesłane w sierpniu. I moi drodzy, w sierpniu, chcę was poinformować, będę mieć 2 tygodnie wolnego. Pierwszy i drugi tydzień wolny, łącznie całe 14 dni. Tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to z tym koniec końców będzie. Poza tym, moi drodzy, od razu wam też mówię, co i jak, że jeśli chodzi o bieżące tytuły, bieżące gry, które będę ogrywał, muszę wam powiedzieć, że trochę ich będzie, bo tak, w pierwszej kolejności na pewno że tak powiem, na podium będzie zarówno Call of Duty WW2, będzie przeze mnie zbieranie zrzutów, oraz Call of Duty Black Ops 4, gdzie też będę zbierał walizki zapasów. Aktualnie chcę odpalić, ale coś nie może się połączyć z serwerami, jak to gra się, gry sieciowe. No, chcesz się sobie pograć? Niestety gra sieciowa ci wywali, że nie może połączyć się z serwerami. No, ale wracając do meritum. Przede wszystkim będę ogrywał te właśnie dwa główne tytuły. Później najprawdopodobniej zabiorę się za coś innego. Jeśli sezon wystartuje jakoś tak, może jak na początku września albo w połowie września, no to wtedy oczywiście wracam do Call of Duty Black Ops Cold War. Trochę tam broni, bądź co bądź, jeszcze mi zostało do odhaczenia, przynajmniej tych, nazwijmy to, moich wersji broni. Tak więc zobaczymy, ile czasu mi to zajmie. Też jestem, powiem, jestem wam ciekawy mimo wszystko, tak więc zobaczymy. Kolejna rzecz jest dość taka, może nie tyle co prosta, co ciekawa i tak dalej, ale zakupiłem sobie do Sniper Elite 5 przepustkę sezonową na rok pierwszy, tak więc zobaczymy, co, jaki czas będzie udostępniana nowa zawartość.
przepustka kosztowała mnie 163 zł, co w porównaniu do takich tytułów jak chociażby Call of Duty, gdzie przepustka sezonowa potrafiła kosztować 210 zł, no to jest, wiecie, 163, a 210 to jest taka furmanka kasy. No, ale wracając, moi drodzy, mam w tej chwili, jako że w końcu połączyło się z serwerami, mam w tej chwili 31 walizek zapasów. Do skończenia mam jeszcze jeden poziom. Jeden poziom z rozkazu. Swoją drogą, myślę, że za niedługo też będę musiał nagrać materiał z Call of Duty Black Ops 4, bo trochę tych powoli broni, nie broni i tak dalej mi się tego wszystkiego zaczyna dość dużo zbierać. Ale jeszcze nie o tym film. Słuchajcie, kolejna rzecz jest też taka, że co tydzień odpalam sobie zarówno The Division 1, jak i Assassin's Creed Odyssey. Z racji tego, że po prostu robię sobie tam zadania tygodniowe. Dzisiaj skończyłem Odyssey, zajęło mi to 2 godziny może? 2,5 max. Bo jeśli ma się wszystko ogarnięte, to naprawdę bardzo szybko to wszystko idzie. A w The Division, no, chcę sobie uzbierać te, na dobrą sprawę, te przedmioty egzotyczne. Tam chyba brakuje mi jednego, na pewno jednego egzotycznego elementu ekwipunku. Wrocław. Mamy godzinę 17:19, no. Jednego elementu ekwipunku i chyba bodajże 5? Pięciu egzotycznych broni. I tak naprawdę to jest wszystko i będę, że tak powiem, maksymalnie zadowolony. Ale jak już przy broniach jesteśmy. Moi drodzy, planuję, podkreślam, planuję, co nie znaczy, że na pewno taki materiał za wszelką cenę się pojawi, bo może się pojawić, a może się nie pojawić. Zobaczymy, co to będzie. Mianowicie, chodzi mi tutaj o materiał z... właściwie bardziej serię materiałów takich z najróżniejszych, przeróżnych tytułów. Czyli coś w rodzaju takiego przeglądu uzbrojenia, ale wiecie, taki faktycznie pełnoprawny przegląd uzbrojenia. I stwierdziłem, że to po prostu nie, w pewnych grach, w pewnych tytułach jest to przynajmniej na tą chwilę i w moim wykonaniu, podkreślam, w niektórych tytułach po prostu niewykonalne. Dlaczego? Bo chcąc zaprezentować Wam przegląd uzbrojenia, no to wyobraźcie sobie, że musiałbym wtedy poświęcić no... Na pewno nie setki, chociaż nie, przepraszam. Tak, setki godzin na przykładowo jednej mapie, żeby rozkminić, co zrobić, w jakiej kolejności, żeby uzyskać jakiś przedmiot. Dlaczego setki godzin na jednej mapie? Z tego względu, że przecież nie wszystko uda się zrobić za pierwszym razem, tak? Dlatego gdybym faktycznie chciał zrobić przegląd uzbrojenia, chociażby z takich tytułów jak Call of Duty Black Ops, Black Ops 2, World at War, co tam jeszcze jest, Black Ops 3, Advanced Warfare, Infinite Warfare, Black Ops Cold War. No, nie, Black Ops Cold War to akurat na luzie pójdzie. Ale no jest tych tego po prostu od cholery, że tak powiem. Bo w trybie zombie jest
tych broni też dość sporo, zważywszy na to, że są to tak zwane cudowne bronie, czy też przepraszam wszystkich ludzi, którzy lubią język angielski, ale na angielska nazwa cudownej broni, no po prostu to jest abominacja, dlatego tutaj zawsze używam niemieckiego Wunderwaffe. Jakoś, więc brzmi dla mnie przynajmniej o wiele lepiej niż jakieś gówno zwane potocznie i niepotocznie, chociażby tak zwaną, podkreślam, tak zwaną Wonder Weapon. No kurwa, no nie, no Wonder Weapon naprawdę takie gówno. No przepraszam, ale Wunderwaffe brzmi o wiele lepiej i o wiele groźniej. Tak to nazwał, tak bym powiedział. No ale hej, co ja tam wiem. Poza tym jeszcze na pewno dość sporo rzeczy by mnie przede wszystkim czekało. Właśnie, już mam odpalone The Division, już wam mówię. Słuchajcie, dokładnie mi... Tak, dobrze powiedziałem. Jeden egzotyczny pancerz, jedna sztuka egzotycznego pancerza i 5 sztuk egzotycznych broni. Pancerz mam 5 na 6, a broni 19 na 24. Tak więc, brakuje mi tego niewiele. No, natomiast czymś innym jest, moi drodzy, to, że będę chciał tam zbierać... to się chyba... Jak to się kurwa nazywa? Momencik. Gdzie to się wchodzi? Tutaj, dobra. Naszywki. Naszywki, moi drodzy. Tych naszywek mam dość, no, sporo. Dość sporo. Trochę ich zebranych mam, a też dość sporo zebranych nie mam. Są przede... Na przykład mam takie, które wiem, że będę robił w trakcie po prostu, grając. Na przykład zadanie tak jak na zabić tylu i tylu wrogów z karabinków szturmowych, z zabić przeciwników z frakcji Rikersów, członków Last Man Battalion, czyścicieli oraz buntowników. Czy na przykład takie według mnie pojebane, nawet nie tyle co zadanie, ale bardziej wyzwanie, które ja mam co prawda to w fazie 5 na 7, które polega zabić 50 tysięcy wrogich postaci niezależnych. Ja mam niecałe 12,5 tysiąca. No. Tak więc powodzenia, ale to naprawdę mega dużo czasu zajmie. Dalej, co my tu mamy z The Division? Chociażby zabójstwa LKM-em, pistoletem maszynowym, czy snajperką, granatem, strzelbą, no od cholery tego jest. Tych wszystkich zadań, no mega, mega dużo. Zobaczymy, jak to koniec końców z tym wszystkim będzie, tak więc również to, że tak powiem, wkluczam do tej mojej całej przepastnej, bym to nazwał, części odpowiedzialnej za maksowanie broni i tak dalej. Natomiast w przypadku właśnie maksowania broni to tutaj tak nie do końca, bo głównie ja w tej chwili na dobrą sprawę zbieram sobie zbieram dodatki do broni, czy też po prostu montuję dodatki w broni i z jednej strony raz, że jest to przynajmniej ja nazywam to maksowaniem, z drugiej ktoś może uznać, że nie. Niemniej podręczniki broni z The Division na pewno będą, ale za kiedy? Kurwa, to tego absolutnie nikt nie wie. Zobaczymy,
co to koniec końców będzie. Tak więc jeśli chodzi o The Division, to by było na tyle. Poza tym zrzuty, jak powiedziałem, WW2, Black Ops 4 to jest taki pewnik. Po maksowaniu broni będę zabierał się oczywiście za kolejne materiały, czy też kolejne gry z maksowaniem broni, z omaksowaniem samych tytułów. Część tytułów będę chciał również też przejść w koopie. Też bym chciał to nagrać, ale kiedy dokładnie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia dokładnie kiedy, więc zobaczymy. Staram się cały czas jednego znajomego namówić na kilkanaście różnych tytułów, ale na póki co no staramy się, że tak powiem, w The Division, moi drodzy, zgrać na 4, raz, dwa, trzy, tak, na 4 najazdy, ale moi drodzy, kurwa, powiem wam, że oj kurwa, 4 najazdy to jest przejebane. 4 najazdy są po prostu przejebane, niestety. Jeśli nie ma się drużyny czteroosobowej, no to chuj. Że tak powiem, no to chuj. Poza tym chyba wszystko. No, tak więc tak oto prezentuje się mniej więcej to, co za jakiś czas będzie, zobaczymy. No. No jeszcze oczywiście tam w międzyczasie będę też Sniper Elite 5 France ogrywał. Będę chciał tam, wiecie, wbić ten maksymalny, może nie tyle co maksymalny, ale pokazać wam i przy okazji sam też będę chciał zobaczyć te atuty w trybie wieloosobowym. Tak więc koniec końców dość sporo będzie się działo. Moi drodzy, to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Nieco, że tak powiem, mniej było mnie widać, ale to jest taki materiał bardziej do posłuchania. Jest godzina 17:30, widzę. No i cóż, ja się zabieram do swoich obowiązków, ważniejszych niż grania, chociażby pozmywanie naczyń. Ale wiadomo, każdy jakieś tam swoje obowiązki ma, nie ma. Tak więc to tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie, za wysłuchanie. To jest, moi drodzy, posłuchanie, to jest połączenie słowa obejrzenie i wysłuchanie, tak więc. No, cóż, tyle. Dzięki serdeczne. Do następnego odcinka. Trzymajcie się i pa, pa.